pielgrzymkach na mojej wiosce. Jacie! Babcia nie kłamała, mówiąc, że stolica potrafi zjeść człowieka. Oj, gdzie moje maniery? Nie przedstawiłam się. Hania jestem, ale wolę Hanka. Albo Hanna. Jak możecie się domyślić, jestem tu całkiem nowa i nie ukrywam, że trochę się stresuję. Nawet nie trochę, ale bardzo. Wszyscy tacy zabiegani. Zagadałabym, ale jakoś tak na mnie patrzą dziwnie. A ten? Wygląda na miłego. Czy on ma w plecaku mrożoną pizzę, którą je na surowo? O, ta ruda wydaje się być miła, ale wygląda na jeszcze bardziej wystraszoną ode mnie. Nie będę jej dokładała stresu. Albo o kadrę zagadam? Gospodarze będą wiedzieli, co i jak na wiosce. Oj, a może nie jednak. Widzę, że tutaj też klimat wiejskich przepychanek panuje. Normalnie jak u mnie sołtys i proboszcz. Sorry za te porównania, ale jestem z małej wsi. I owszem, ma śmieszną nazwę, bo większość wiosek taką ma. Moja nazywa się Pupkowizna. Serio, powiat ostrołęcki, gmina Łyse. Możecie sobie wygooglować. Najgorzej jest być tą jedyną nową. Od razu się człowiek świeci, jakby był radioaktywny. No, chyba że jest ktoś jeszcze? Piotr, ale zrozum, Przemek zaspał na pogrzeb swojej własnej babci, nie mówiąc już o lekcjach. On to pewnie dopiero jutro ogarnie, jak jest dzień tygodnia. Ale Paulina? Ona się przecież nigdy nie spóźnia. No, nie uważacie, że to jest coś dziwnego? Maria, każdy ma prawo czasem nie przyjść, rozchorować się albo najzwyczajniej w świecie olać temat. Zresztą znamy Paulinę, prawda? Ona zna ten plan na pamięć, jeżeli w ogóle nie pomagała go układać, bo dobrze wiemy jak... Ej, chyba mamy nowego rekruta w ekipie. Co? Kogo? Spójrz tam, tylko dyskretnie. Ciekawe, za co ją przenieśli? No to co, nie można się po prostu przenieść do naszej szkoły tak po prostu? Chyba żartujesz. Z własnej woli? Do tej szkoły? Musiała coś przeskrobać. Dobra, chodźmy ją zagadać. Koniec plotkowania, gierkony kolorowe. Do środka zapraszam. Zresztą wszystkich zapraszam. Robaczki do środka. Raz, 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 raz. Zapraszam. Nie ten. Dobrze, wszyscy są, w sumie zresztą to nieważne. Kochani, witam was wszystkich na rozpoczęciu nowego roku szkolnego. Słuchajcie, no chciałem się podzielić z wami taką jedną rzeczą. Otóż przez wakacje miałem okazję trochę popracować nad sobą, zajrzeć w głąb siebie. No i cóż, powiem wam tak, o ile nienawidzę waszych znudzonych facet, które nienawidzą zarówno mnie, jak i mojego przedmiotu, o tyle wiem, że w dzisiejszych niespokojnych czasach no cóż, trzeba pracować i jedyną pracą, którą mam niestety jest praca nauczyciela, więc cóż, jedyne co mi wypada to zagryźć zęby, no i przyjąć ten chrust życiowy, który od was dostaję i cieszyć się tym marnym życiem, które mam. No ale to właściwie tyle, kochani, tytułem wstępu. Mam nadzieję, że ten rok będzie równie wspaniały jak moje życie. A skoro mamy jeszcze chwilę przed tym, zanim pokażę... Pająki? To? To myślę, że możemy no, jeszcze chwilę... Tak, to też, ale nie, powiedz sobie. On najprawdopodobniej tej pracy nie zmieni przez najbliższe 20-30 lat. No i co z tego? I tak nas tutaj zaraz nie będzie. Ale każdy z nas planuje założyć rodzinę. Liczyłam to wczoraj. Statystycznie około 80% osób poznaje kogoś na całe życie, nie dalej niż kilometr od miejsca zamieszkania i zostaje tam na całe życie. No i co z tego? To z tego, że planujemy mieć dzieci. A to znaczy, że on będzie je uczył. Dzięki za nowy koszmar. A, spoko. Nie ma sprawy. A właśnie, w temacie krwi, bo oczywiście nie chodzi o moją krew, bo już moją dawno żeście wypili. Chodzi o świeżą krew uczniowską. Ponieważ mamy wśród nas nowych uczniów, Hanie i Mateusza, proszę, wstańcie jak na targu niewolników. 500, kto da 500, kto da 600. Taki dowcip. Proszę, przedstawcie się, kochani. Cześć wszystkim, Hanka jestem. Przeprowadziłam się z małej wsi do Warszawy. Pupkowizny, tak możecie się śmiać. Albo i nie, okej.
Lubię chemię i fizykę, a jak wychodzę na pole, to lubię pograć w... Cisza, smrody, cisza, bo nie pokażę wam planu lekcji. A jeżeli nie pokażę, to będziecie, wiecie, gdzie w ciemnej, w czarnej, głębokiej czeluści. Tam będziecie. No, kontynuuj. Znaczy, chyba skończyłaś. Mateusz, proszę. Hejka, jestem Mateusz, tylko błagam, nie mówcie do mnie. Cześć, Marii. Już nieważne, i tak jestem naznaczony. W każdym razie lubię dobry film, czasem jakąś książkę i wodę po ogórkach kiszonych. Pięknie, znakomicie. Dziękuję wam za te iście tinderowe opisy. A teraz uwaga, czas na plan lekcji. Narzekanie za 3, 2, 1. Tak, Piotr? Ale co pan mówi w ogóle? 3 WF-y na początek dnia? Po pierwsze, my nie damy rady, a po drugie, Przemek znowu będzie śmierdział na lekcji i to będzie na pana odpowiedzialność. Jasne. Po pierwsze, to i tak większość z was ma zwolnienia z WF-u, a po drugie, co robicie na WF-ie? Biegacie czasami w kółko i kręcicie rękami. A ty akurat, Piotr, nie pal gumy, dobra? Bo sorry, akurat tobie 3 WF-y troszeczkę mam wrażenie, że się przydadzą. Julia, proszę. Jak pan sobie wyobraża, że w czwartek zaczynamy na 12:30? Przecież lekcje skończymy po 19:00. To kiedy będzie czas, żeby odrobić pracę domową? Rzeczywiście. Tylko jak wcześniej zaczynaliście od 8:00, kończyliście na 15:00, to i tak następnego dnia nie byliście ani przygotowani, ani nie mieliście pracy domowej. Więc może teraz po prostu będziecie odrabiali pracę domową i się przygotowywali na przykład z rana? Okej, jeszcze jakieś pytania? Ja chcę zaprotestować przeciwko lekcjom historii i teraźniejszości. Nie wyobrażam sobie, żebyśmy mieli się uczyć tych bzdur. Mówisz o tym? To jest przecież humor i trendy. No proszę cię, jesteś zupełnie na czasie. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie, no to świetnie. Spisujcie, kochani, a kto nie spisze, ten jest zgniłym jajem. Panie Konradzie? No tak, mi się pisze. Niestety, nie mam kabanosików. A parów? Ja nie o to. Dzisiaj nie było Pauliny i Przemka. Kogo, przepraszam? No, Paula i Przemo, nasi bohaterowie, klasowi bohaterowie. Mhm. Jakieś znaki szczególne? Nie wiem, nazwiska może? No, Soboń, Burkacki, jakby jedyna parka, która wygląda jakby 2 razy przeżyła kryzys wieku średniego, zakolak pod grzywką, matka z 2-letnim stażem. Zaraz. Zakolaka i matkę, no chyba bym kojarzył. Jeszcze raz nazwiska, Soboń, drugi, Burkacki, tak? Na liście nie ma, więc jak dla mnie, no jak na liście nie ma, to nie istnieją. Przykro mi. Coś jeszcze, jakieś pytanko? Nie, do widzenia. Do widzenia, jutro będę miał kabanosy. Do zobaczenia! Do zobaczenia jutro! Nie powiem, nie było tak źle. Trochę dziwni są niektórzy, ale z drugiej strony to fajnie, by tylko znaleźć sobie kogoś, z kim można by trzymać. Hej, Hanna, prawda? O, hej. W sumie nie mieliśmy okazji się tak oficjalnie poznać. Mateusz jestem. Hanna. Wiesz, tak sobie myślę, powinniśmy trzymać się razem. Wiesz, jako świeżaki, łatwiej będzie poznać ludzi. No, to dobry pomysł, tylko... Tylko co? No, wiesz, nie oczekuj za dużo. Ja nie jestem dobra w koleżeństwo. Na wsi nie miałam za dużo koleżanek czy przyjaciółek. Właściwie to nie miałam nikogo poza Marysią, ale ona się nie liczy. To tym bardziej musimy się poznać. Opowiedz mi coś o Marysi. No, więc Marysia ma 4 lata i po prostu uwielbia jeść jabłka. O, to słodkie. Uwielbiam dzieciaki. No, Marysia to już prawie dorosła jest.